Jeśli byście się zastanawiali, dlaczego teraz nagle parobek Murański jest taki wielki katolik, choć dobrze wszyscy wiemy, że on w zależności od potrzeb przyjmuje, to jest taki złodziej tożsamości, on patrzy, co w danej chwili liczy to sobie w tym kurwa małym mózgu, co mu się opłaca i on przyjmuje różnego typu tożsamości. Więc jeśli byście się zastanawiali, dlaczego on teraz jest taki wielki katolik, który broni przede mną satanistą, kurwa, i faszystą, kurwa, całego świata. Gdybyście się zastanawiali, skąd nagle taka zmiana, bo jak prześledzić wszystkie jego wcielenia, on w ogóle się do mnie zgłosił, to chciał być przedstawicielem nas wszystkich grypsujących i strasznie chciał dopierdolić Oświecińskiemu, bo Oświeciński według niego był konfidentem i on na białym koniu jako przedstawiciel wszystkich gitów chciał mu dopierdolić, ale gdziekolwiek chodził, to wszyscy mówią: Murański, przecież ty jesteś kurwa nikim. I nikt mu nie chciał dać walki, więc on do mnie przyszedł i mówi: Kądziu, daj mi proszę, błagało to kurwa, żeby dać mu jakąś rolę, żeby go wypromować, i on wtedy, wielki git, chciał dopierdolić Oświecińskiemu. To, że on kompletnie nie ma o tym zielonego pojęcia, to już wielokrotnie się zdążyliśmy przekonać, ale do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę, że nagle z wielkiego gangstera, kurwa, i gita, on nagle po pewnym czasie w ogóle zaczął się od tego odcinać, zaczął ubliżać wszystkim, on nagle jaki wielki, kurwa, wielki patriota, to kurwa wielki katolik, bo on oblicza sobie, co mu się opłaca, po to, żeby się za kimś schować. I na pewno, o tym nie wiecie, o tym pamiętają tylko ludzie z Wałcza, ten obsraniec, kurwa, jak chcieli go zamknąć za handel towarem, to zamknęło się to z żoną, oni wtedy mieszkali w bloku, i groził, że wysadzi butlą z gazem cały blok. I tak był przerażony, tak się ten obstraniec bał więzienia, że groził, że wysadzi cały blok, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że on to wszystko zwalił na żonę. Jego żona wzięła to wszystko na siebie, jej ojciec załatwił jej papiery, że jest chora psychicznie, więc wylądowała w psychiatryku. I wyobraźcie sobie, jaką to trzeba być kurwa rurą i kanalią, żeby wystawić swoją własną żonę, bo to się tak bał się ten obszczymur, kurwa, tak bardzo więzienia, że wystawił własną żonę, bo się zwyczajnie bał więzienia. I on się zawsze chowa za wszystkimi, kurwa, liczy to sobie, co mu się opłaca, i jak sobie prześledzicie przez ostatnie półtora roku jego tandetnej działalności medialnej, która doprowadziła do tego, że skompromitowali się przed całą Polską. Oczywiście wszystkim wmówił, że jest wielkim zawodnikiem, potem oczywiście mówił, że nie jest zawodnikiem, tylko że jest bojówkarzem, kurwa. To wszystko on zapomniał, że to wszystko w internecie nie ginie. I potem, jak to wszystko ułożymy chronologicznie, to zobaczycie, jak on potrafi, jak taka szmatka lawirować, zmieniać te swoje tożsamości tylko po to, żeby jakiś tam swój ten prymitywny cel osiągnąć. I tak jak z wielkiego gita, kurwa, który na białym koniu chciał wjechać i reprezentować wszystkich przestępców, gitów, grypsujących i dopierdolić Oświecińskiemu, teraz on nagle jest wielki katolik, atakowany przeze mnie satanistę. Nie wiem, skąd ta idiota sobie to wziął, chyba tylko dlatego, że mam pamiątkę z Nowego Jorku, Satan Place, którą sobie przywiozłem, mam też i Psycho Parwę i dużo innych. I on sobie wymyślił, że ja jestem, kurwa, satanista, wystarczy obejrzeć moje filmiki i widać, że mam do tego zupełnie inne podejście i się śmieję, kurwa, z satanistów. No ale nasz, kurwa, parobek Murański, przyszły prezydent krainy, o której my wszyscy nie mamy pojęcia i prawdopodobnie tam będzie chodził w gronostajach w koronie i tam zostanie, kurwa, królem, wydaje mi się. No ale to my nie mamy pojęcia o tej krainie, więc on tam sobie może wymyśleć, co będzie chciał. W związku z czym on teraz sobie wymyślił kolejne wcielenie. On teraz jest atakowany przez, kurwa, satanistów i on się chowa za katolikami. I myślę, że ten jego, kurwa, plan to już bardzo łatwo jest przeżyć. On teraz będzie się chował prawdopodobnie za staruszkami, które będą biednego Jaculka, kurwa, broniły przed, kurwa, satanistami. Jestem przekonany, moi drodzy, jestem przekonany, że będzie się to chowało za staruszkami. To będzie bardzo dobry show, my sobie to wszystko będziemy dokumentować, bo z tego, myślę, będzie naprawdę bardzo fajny materiał,
który oczywiście zakończy się tym, że Parobek wyląduje w więzieniu i to wszystko udokumentowane w pewnym momencie będzie przestrogą. Przestrogą, żeby po prostu mieć zasady, mieć honor i godność, o czym ta kreatura nie ma zielonego pojęcia, czym jest honor i godność. I przede wszystkim, kurwa, nie kłamać, bo kłamstwo ma krótkie nóżki, prawda zawsze się broni, prawda zawsze wyjdzie na jaw i dlatego ta rura tak bardzo boi się prawdy. Ponieważ on z obrażania i wyzywania wszystkich ocielenia zrobił sobie sposób na zarabianie, a jego zniszczy prawda. I moi drodzy, możecie być przekonani, będzie się to niedługo. Będzie się ta kurwa szmatka, ta pierdolona kurwa miernotka bez honoru i godności chować za staruszkami, że go sataniści kurwa atakują, bo on jest katolikiem. Ale to wszystko myślę w najbliższym czasie wyjdzie. Przypomnijcie sobie te moje słowa, bo jestem przekonany, że ta parówka kurwa będzie się teraz chował za staruszkami, tak jak wcześniej chował się za żoną, kurwa, po to, żeby nie pójść do więzienia. Ale prędzej czy później te wszystkie rzeczy wyjdą na jaw. Jaculka już prawdopodobnie będzie siedział w więzieniu. Nie, kurwa, w żadnej krainie, o której my nie mamy pojęcia, tylko w więzieniu, o którym wszyscy mamy bardzo dobre pojęcie. Również mamy bardzo dobre pojęcie, co się z nim będzie działo, gdy trafi do więzienia za wszystkie przestępstwa, kurwa, których się dopuścił i żadne chowanie się za staruszkami, kurwa, tej zwykłej kurwie nie pomoże.